Aj, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie Hellevatora. Dokładnie tak, niestety z lekkim opóźnieniem, no ale ostatnio mamy sporo rzeczy na głowie. Głównie tutaj ogarniam gildię na nowym serwerze amerykańskim. Już mamy praktycznie skończoną listę, no i szykujemy się właśnie mocno na ten serwerek, więc nie mam za dużo czasu, dlatego to podsumowanie dopiero teraz. Odbierzemy sobie oczywiście nagrody, pokażę wam, jak nam poszło na wszystkich naszych postaciach, jak to wszystko wyglądało, jakie miejsce zajęliśmy i tak dalej, klasycznie jak po każdej edycji Hellevatora. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Piszcie komentarze, jakie wy miejsce zajęliście w tej edycji Hellevatora jako wasza gildia, w zasadzie to z waszą gildią, no i ogólnie co sądzicie o tej edycji. No i chyba tyle, kciuk w górę, sub z dzwonem, tak jak mówię, Discord, Instagram, Twitch, wszystko macie w przypiętym komentarzu, zapraszam serdecznie i kupujcie grzybki z kodem Neutral oczywiście. Dobrze, zaczynamy. Jeżeli chodzi o tą edycję Hellevatora, no to ona zaczęła się, gdy ja byłem na wakacjach, więc no powiem wam tak, ja ogólnie jak, no nie mam co prawda wiele jakichś takich dłuższych wyjazdów, ale raz na jakiś czas się zdarzają, muszę sobie, nie wiem, kupić jakiegoś laptopa czy coś takiego, bo na telefonie ogarniać Shakesa jest naprawdę ciężko, zwłaszcza jak się ma tyle kont, jak się ma jedno, góra tam dwa konta, to jeszcze spoko, no ale jak się ma tyle kont co ja, no to na telefonie idzie to naprawdę jak krew z nosa. No i właśnie tutaj Hellevator, wiecie, klikać na telefonie od pierwszego piętra do, powiedzmy, nie wiem, 150, 200, 250, w zależności jak nasza postać na danym serwerze jest silna i gdzie zajdziemy, no to jest to bardzo ciężkie. Więc mówię, Hellevator, poprzednia edycja, ta, która się skończyła teraz w niedzielę o 20, wystartował, gdy ja byłem na wakacjach, więc pierwsze dni nie były w moim wykonaniu jakieś bardzo udane. Starałem się tam w wolnym czasie poklikać na tym telefonie, docisnąć ile tylko mogę, no ale szału nie było, szału nie było i tak naprawdę dopiero tydzień temu we wtorek, jak wróciłem, jak zrobiłem pierwszego streama po wyjeździe, to starałem się na wszystkich postaciach nadrobić te punkty i docisnąć ile tylko mogę, ale oczywiście no te pierwsze dni mimo wszystko były troszeczkę stracone. No i mamy naszego paladyna, mamy serwer EU1. Co do jeszcze kolejnej sprawy, no to tutaj widzicie, czeka na nas nagroda. Natomiast jest ten piekielny atak. Ten piekielny atak był przy okazji poprzedniej edycji Hellevatora i przy okazji tej właśnie edycji Hellevatora, która teraz miała miejsce. No i niestety w dalszym ciągu nie został naprawiony pewien błąd. Mianowicie, gdy dołączamy do piekielnego ataku, tam nie wiem dokładnie, szczerze mówiąc, o co chodzi, ale po prostu jak dołączamy do, nie wiem, do pierwszego piekielnego ataku, do drugiego, jako jedna jedyna osoba, bo te pierwsze, ten pierwszy piekielny atak, drugi, po prostu te początkowe są bardzo łatwe i można je zbić nawet jako jedna osoba, to jako właśnie ta jedna osoba dostajemy całość tych piekielnych żetonów, które są za ten piekielny atak, one się nie dzielą wśród innych graczy i po prostu w ten sposób można było sobie wychodzić z gildii, dołączać do jakiejś tam gildii, powiedzmy, nie wiem, z jedną osobą, tam robić ten piekielny atak, potem wracać do gildii, no i farmić żetony, farmić bardzo dużo piekielnych żetonów i potem po prostu wrócić do swojej głównej gildii i te wszystkie żetony się wliczyły. Z tego co wiem, co niektórzy tak robili, no moja opinia jest taka, że po pierwsze ta praktyka była już stosowana przy okazji poprzedniej edycji Hellevatora, więc no jest to dla mnie niezrozumiałe, dlaczego nie zostało to naprawione i kolejna edycja została wypuszczona z tym samym błędem. Powiedzmy, że to jest błąd, może jakieś tam niedopracowanie mechaniki gry, może coś takiego. W każdym razie no moim zdaniem już pierwsza edycja ok, w sensie ta poprzednia, bo wtedy dopiero wchodził piekielny atak i może tego faktycznie no nie przemyśleli, no ale już wiedzieli, że coś takiego się dzieje właśnie przy okazji tej poprzedniej edycji, więc w tej już powinno to zostać naprawione. A nie było i nadal ludzie i gildie tak robili. Co ja o tym sądzę? Nie wiem, dużo osób się bardzo spłakało, że co niektórzy tak robili. U mnie chyba na żadnym serwerze, w sensie w moich gildiach, w których ja gram, nikt tak nie robił, albo nic mi o tym nie wiadomo, nie jestem pewien, aż tak nie śledziłem. W każdym razie, no powiem wam tak, no gra to umożliwia. To nie jest wykorzystywanie błędu gry, ja bym tego nie podciągał pod błąd gry. To jest bardziej takie, no wydaje mi się, niedopatrzenie ze strony twórców, że tak działa ta mechanika, że nie jest to w żaden sposób zabezpieczone, żeby ludzie tak nie mogli robić, a skoro tak to działa, no to ludzie po prostu to wykorzystują. Jak dla mnie, no zagranie niezbyt, powiedzmy, fair, ale no z drugiej strony, żeby za to dostawać bany, moim zdaniem bez sensu. Moim zdaniem nie ma to sensu, żeby karać banami właśnie za robienie czegoś takiego, no bo mówię, no
gierka w żaden sposób tego nie zabezpiecza, a sam fakt tego, że ktoś sobie wychodzi z gildii, potem do niej wraca, no nie jest to w żaden sposób, nie wiem, zakazane, nie? Żeby tak skakać po gildiach, także no sami rozumiecie, jak to działa i jak to wygląda z mojej perspektywy. A wy oczywiście napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Widziałem tam jakieś dramy, na EU13 była drama, że jedna gildia, nawet polska, pozdrawiam Bonci, że jedna gildia właśnie w ten sposób dużo punktów zdobyła, więc dajcie znać w komentarzu, co wy o tej praktyce myślicie. Dla mnie szkoda, że to nadal miało miejsce, szkoda, że nadal to nie zostało w żaden sposób zabezpieczone, ale żeby karać jakoś graczy, że po prostu to robią, no to ja byłbym zdecydowanie na nie. Dobrze, i przechodzimy. Serwer EU1, jak to się tutaj prezentuje? Poena zdecydowane top 1, prawie 4 miliony 400 tysięcy punktów. Everpeace top 2, 3 miliony 900 tysięcy. No i my top 3 jako Asylum. Tutaj prawie 3 miliony 800 tysięcy punktów. Imperium 200 tysięcy mniej, no i dalej tak wyglądają rankingi. Takie są nagrody, tutaj jeszcze możecie być ciekawi, więc takie są nagrody na tym serwerze, tak to wszystko wyglądało. No i piekielne żetony w gildii, byliśmy tutaj w pierwszej dziesiątce, więc jako ten paladyn całkiem spoko uważam, 87 tysięcy punktów. No tutaj Vendetta nabił prawie 130 tysięcy, nie wiem jakim cudem, ale bardzo, bardzo mocno pocisnął. No, w każdym razie, ojejku, tutaj... Okej, myślałem, że to ktoś inny. Tak wyglądało to na serwerze pierwszym europejskim, żeby nie przedłużać. No i odbieramy sobie brązowe tło. No powiem wam szczerze, że nie wygląda tak źle, jeżeli chodzi o ten awatar, ale ogólnie wygląda tragicznie. No ale co zrobić? Nagroda odebrana, mamy gemik 1400. Tutaj widzę, że mamy po 1300 na naszej postaci, więc nawet możemy podmienić i wrzucić go sobie do broni. Spoko. Dobra, lecimy dalej. Teraz serwer EU5. I na serwerze EU5, tak jak na EU1 ta rywalizacja była w miarę znana od dłuższego czasu, kto wygra i tak dalej, tak tutaj powiem wam szczerze, że zobaczcie jakie to były no niewielkie różnice. Mówię, no serwer EU5, tak jeszcze wyglądały nagrody, tutaj wam pokażę jak to się prezentowało, ile golda, ile wszystkiego, powiedzmy to top 5 Elevatora. No ale właśnie, do ostatnich chwil, do ostatnich minut, do ostatnich sekund tak naprawdę była tutaj zaciekła walka między nami a Heimataffen, przepraszam, no i 3000 punktów finalnie zadecydowało, że my byliśmy i jesteśmy top 3, a oni wbili się na top 2. Tutaj Tavernenflotte w sumie też nie mieli jakiejś ogromnej przewagi, no 100 tysięcy punktów, to nie jest wcale jakoś bardzo dużo w porównaniu na przykład do EU1. No i tutaj zobaczcie, Order 66, czyli gildia z Sombeya, która swego czasu walczyła o top 1 z Tavernenflotte na tym serwerze, teraz top 4 i strata punktów naprawdę ogromna, strata punktów tutaj no pół miliona, nawet tam 600 tysięcy, więc bardzo, bardzo duża. No i jeżeli chodzi o piekielne żetony w gildii, to tutaj już akurat jakoś bardzo dużo nie miałem. No ale w tym top 30 się utrzymywałem, 69,5 tysiąca. No mówię, w pierwsze dni praktycznie w ogóle nie klikałem, nie używałem żadnych ciastek, nie używałem żadnych boostów, tyle ile kliknąłem na telefonie, tyle po prostu miałem, więc no te pierwsze dni tak naprawdę, no Elevator wystartował w czwartek, no to ja byłem tak, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, czyli 5 dni Elevatora, praktycznie połowę Elevatora byłem na wyjeździe, byłem jeszcze na wakacjach i mówię, dopiero od wtorku jak wróciłem do domku, aha, nie mam miejsca. Jak wróciłem do domku, to troszeczkę nadrobiłem, więc no jest jak jest. Dobra, odbieramy sobie te nagrody. Mamy znowu brązowe tło. I co dalej? No tu mamy po 900 z tego co widzę. Może Kunegunda, chociaż Kunegunda tu też ma chyba mocne gemy. A jest ktoś, kto ma słabe jakieś gemiki? No to wszyscy mają tak około 900 z tego co widzę. Może Maguś? No, powiem wam szczerze, dobra, dam tu, ale tak nie było za bardzo komu dać, nie było za bardzo komu dać. Dobrze, lecimy dalej, EU8. EU8, jeżeli chodzi o gildię, no to dawno... O kurde, ja tu spadłem w ogóle na top 4, co ciekawe. Nie wiem czemu. Nie, niektórzy mają dobite do maksa, ja niby nie mam, nie wiem, ciekawe, nieważne. W każdym razie, no, my tutaj jesteśmy w Działkowiczach, czyli w polskiej gildii. Po rozpadzie Exiles nie było za bardzo miejsc w topowych gildiach, bo jak się Exiles rozpadło, to tam wiecie, ludzie walili drzwiami i oknami do nich. Więc ja po prostu postanowiłem, że pójdziemy sobie do polskiej gildii, do Działkowiczy. Też tutaj liderka bardzo w porządku, wpadała na moje streamy i tak dalej. Więc stwierdziłem, że why not, dlaczego nie, dlaczego tutaj do nich nie dołączyć. Tak więc, no, jesteśmy na pozycji czwartej, tak się prezentowały nagrody.
tu wam jeszcze pokażę. My zaliczyliśmy się pod to. No tak naprawdę różnica niewielka. Jedyna różnica jest taka, że właśnie nie mamy żadnego tła, ale tutaj no legendarny gaming jest. No i te kryształy Metal Gold bardzo, bardzo podobnie. W każdym razie no zobaczcie, tutaj Freedom 100 tysięcy przewagi nad All That Matters. All That Matters około 100 tysięcy przewagi nad Der Stammtisch. No i potem to już no, o wiele mniej punktów gildie na czwartej pozycji posiadały, o wiele mniej piekielnych żetonów. Dobra, piekielne żetony twojej gildii, tutaj zazwyczaj byłem top 1, spadłem sobie teraz, no ale mówię, na koniec Elevatora byłem top 1 z tego co pamiętam. No i co? I tak naprawdę tyle. Tak się prezentowała topeczka, tutaj zdecydowanie nadrobiłem. Okej, i odbieramy, cyk, tu nie mamy żadnego tła. Mamy gemik 950, no ja tutaj, zobaczcie, niektóre gemy mam jeszcze z 10 kopalni, ostatnio sobie dobiłem kopalnię 25, więc jak najbardziej możemy lepsze gemiki powsadzać, zawsze to dostaniemy jakiegoś tam boosta w PvP. Spoko, tutaj akurat gemik również na plus, również go używamy. Dobra, lecimy dalej, EU10, na EU10 miałem zadanie specjalne, dlatego że z racji tego, że ja już to powtarzałem, nie wiem, setki razy, stopuję tutaj lochy od 330 levela, więc już 33 levele wbite bez tak naprawdę żadnych lochów, no to miałem tutaj zadanie specjalne dołączać do pierwszego piekielnego ataku, bo jako, że mam najniższy level w gildii, to po prostu ten pierwszy piekielny atak zbijałem solo, no więc byłem top 18, jak widzicie, tych punktów troszeczkę tutaj można powiedzieć nadrobiłem. Jeżeli chodzi o piekielne żetony mojej gildii, no to tu wam tak na szybko przelecę, bo chyba to nie jest jakieś niesamowicie istotne, zobaczcie, że no nawet nie wygląda to źle, no i mamy cyk, nagrody. Nagrody, mamy tutaj tak, no pierwszą piątkę standardowo, kto jakie nagrody dostaje, ja w ogóle znowu tutaj brązowe tło, to jest dramat, no brązowe tło jest najbrzydsze, naprawdę najbrzydsze, jakie tylko może istnieć z tego Elevatora, strasznie mi się nie podoba, że akurat to tło posiadam, no ale trudno, jest jak jest, na wielu kontach akurat zajęliśmy trzecie miejsce. Tak wyglądały nagrody, tutaj wam pokazałem, no i rankingi gildyjne, tutaj mamy tak, top 3, Shadow Syndicate, co ciekawe, prawie 3 200 000 punktów. Royal Guard również, no tutaj walka między nimi była naprawdę, naprawdę close. 20 tysięcy, w sumie to 15 nawet tysięcy niecałe straty do top 1. No i my tutaj 2 900 000. Przewaga nad Game Miners, czyli po raz kolejny gildia z Sombeya, zobaczcie, która na EU5 i tak samo na EU10 na początku walczyła o naprawdę no, topowe pozycje, o topową lokatę, o top 1 razem z Royal Guard, czyli gildią Tunego, no znowu spadła dość mocno i w tym Elevatorze zajmuje czwarte miejsce i chyba w rankingu również zajmuje czwarte miejsce, więc te gildie z Sombeya, co już mówiłem na streamie, one są na początku bardzo mocne, ale potem jakby z czasem inserver jest dłuższy, tym jakoś tak tracą, nie wiem z czego to wynika, no ale tak po prostu jest. No i tak się prezentował ranking tutaj Elevatora na EU10. Odbieramy sobie, cyk, cyk. No i dobrze, tutaj legendarny gemik 600. Ja dopiero ulepszam kopalnię klejnotów w tym momencie, więc może sobie po prostu no zignorujemy tego gema i wsadzimy go, nie wiem, mam tu jeszcze jakieś czarne gemy? O, tu mam, zobaczcie, jeszcze czarne gemy na Mariuszku, to mu damy. No i dobra, lecimy dalej, bo tu naprawdę no mamy tyle kont, że troszkę nam zejdzie z tym podsumowaniem. W50, czyli prawdopodobnie najmocniejszy serwer w historii, tu zajęliśmy oczywiście drugą pozycję. Na szybko wam pokażę nagrody, jak to wszystko wyglądało. No tutaj golda bardzo dużo, jak widzicie 60 stat, tak naprawdę 60 podstaw. No i dobrze, tak wyglądał ranking. Mamy Crit Happens, 5 900 000 punktów. Ogromna ilość tych punktów nabita. My nabiliśmy 5 300 000. Tutaj rycerze nabili prawie 5 000 000. No i potem już długo, długo nic. Potem mamy Hallsfather, Rising Star. No zobaczcie, że już tych gildii na pozycjach powiedzmy czwartej, piątej i tak dalej, z racji tego, że jest taka duża rozbieżność punktów, nie było wcale aż tak dużo. Na przykład na EU8 na pozycji czwartej, no było chyba, nie wiem, z 15 gildii, nie? A na W50 jest tylko 5. Dobrze, tak się prezentują nagrody. Tutaj jeżeli chodzi o piekielne żetony w naszej gildii, to miałem prawie 170 000. Też tutaj starałem się troszkę nadrobić. No i zobaczcie, mój Maguś doszedł już w tej edycji Elevatora do poziomu 411. Jest to oczywiście moja najstarsza postać, najmocniejsza postać, no i ona najprawdopodobniej najszybciej pokona cały ten Elevator, no ale już przy okazji tej edycji pokonaliśmy 4/5, ponad 4/5 Elevatora, więc zbliżamy się, można powiedzieć, wielkimi krokami do tego, żeby ten Elevator w całości zamykać. Zobaczymy przy okazji, której edycji nam się to uda. Dobra, tutaj możemy oczywiście odebrać. Zbieramy sobie, aha, nie mam miejsca w plecaku. Zabieramy sobie to wszystko. Cyk, cyk.
odbierz. No i co za gemik nam poleciał? 1928. Czy ja mam same 1900 na mojej postaci? Tak, mam same 1900, a Kunia ma tutaj niektóre 1800, więc o, nawet 1804, więc Kunegundzie możemy ten gemik dać. Dobrze, lecimy dalej. Szybciutko, szybciutko. W55. W55 również walka... No w zasadzie była close, znowu top 3, zwróćcie uwagę. Tak się prezentują nagrody na tym serwerze za pierwsze 5 pozycji. No i właśnie, znowu close. Mamy Eskapadę, które miało prawie 4 miliony 100 tysięcy punktów. Mamy Lost Legion, które miało 3 miliony 800 tysięcy prawie. No my mamy 3 miliony 700 tysięcy. No i Elder nam bardzo mocno deptało po piętach, bo różnica to jest tylko 10 tysięcy punktów. Więc tu naprawdę było close. No i jeżeli chodzi o piekielne żetony, to mamy prawie 110 tysięcy, jesteśmy top 6. A tak się ogólnie piekielne żetony w naszej gildii prezentują. To już tak na szybko. Ojejku, tutaj trzymamy kogoś, kto miał 8600. No to też w sumie dlatego było close, nie? Dlatego było close. I z tego co wiem, to w ogóle Stombay na tym serwerze kończy grę, więc no przy okazji następnej edycji Elevatora nie będzie ogromnego wzmocnienia w postaci jego postaci, w postaci jego maga, więc no tutaj możemy spaść niestety na top 4. O ile gildia przetrwa do kolejnej edycji Elevatora, bo z tym też różnie bywa. Dobra, odbieramy, odbieramy cyk, mamy duży legendarny i tutaj prawdopodobnie on nam się przyda, dokładnie, bo mamy, zobaczcie, niektóre gemy jeszcze 1500, to jeszcze sprzed klikania lochów, a tu mamy 1840 i jak najbardziej podmieniamy. Dobrze, jeszcze 3 serwery. Teraz tak, tutaj oczywiście po rozpadzie na W58 na naszym bardzie, po rozpadzie gildii Why So Serious, ja sobie poszedłem również do polskiej gildii, do Hogwartu, no i również zajęliśmy trzecią pozycję. Również pozycja trzecia, tak się prezentują nagrody pierwszej piątki, tak się prezentują rankingi gildyjne tego serwera W58. No tutaj rozstrzał bardzo, bardzo duży, z racji tego, że no zobaczcie sami, mamy pierwszą gildię 4 miliony 100 tysięcy, drugą mamy 3 miliony 950 tysięcy, my mamy 300 tysięcy mniej, no i tutaj ma 600 tysięcy mniej gildia top 4, więc no mówię, rozstrzał tych żetonów jest ogromny. Dobrze, i tak wygląda topka, również tutaj byliśmy w top 10, 103,5 tysiąca punktów nabiliśmy jako nasza postać, także to też można sobie jako tako porównywać. No parę tysięcy na pewno na każdej postaci tych punktów można by dodać, gdyby nie mój wyjazd, to jest no niemalże pewne. No i po raz kolejny niestety brązowa ramka. No szkoda, że nie ma opcji, żeby tą ramkę wyłączyć, bo w moim odczuciu jest ona okropna. Patrzcie, jaki nam w ogóle słaby gem poleciał. Tu już mamy w broni prawie 1800, a tu nam poleciał 1676. No dobra, może dla jakiejś Kunegundy się przydam. 1482, dokładnie, pyk, założymy sobie, no i lecimy dalej, W60, W60, tutaj mamy znowu top 2, tutaj również, no bitka na początku była close, z tego co wiem to Worst Nailboard, czyli gildia top 1, leciała sobie po skrzynki, więc na początku tych punktów nie miała jakoś bardzo dużo, bo tam dobijali wszyscy gracze w gildii do pewnego progu i potem już dalej nie klikali tego Elevatora i dopiero po kilku dniach zaczynali dociskać do maksa. No ale mimo wszystko jak na to, że ta gildia na tym W60 ostatnio miała swój słabszy okres, trochę osób od nas odeszło, musieliśmy jakieś podmianki wziąć, musieliśmy słabszych ludzi pododać do tej gildii przede wszystkim, niż ci, co byli wcześniej, no to i tak top 2 i wcale nie taka duża przewaga Worst Nailboard nad nami tych żetonów, to nie jest zły wynik. Uważam, że to nie jest zły wynik. Nad top 3 też mamy sporą przewagę, więc no można powiedzieć, że tragedii nie ma. Tak się prezentują rankingi gildyjne, tak się prezentuje top 5, jeżeli chodzi o nagrody na tym serwerze. No i tutaj piekielne żetony, ja jestem w top 15 tym łowcą demonów, nabiłem prawie 90 tysięcy piekielnych żetonów, no i tak się ogólnie prezentuje gildyjka. Dobrze, odbieramy i zobaczmy co nam, aha znowu plecak pełen, co nam tutaj za gemik poleciał, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw, odbierz cyk, w ogóle swoją drogą W60, czyli nasz łowca demonów, to jest kolejne konto, gdzie będziemy klikać lożki w okolicach 500 levela, więc jeszcze troszkę czasu minie, ale mimo wszystko pamiętajcie o tym. Dobra, czy ja mam tu jakieś słabsze gemy? No oczywiście, że mam. 1233, a tu mam nawet 1173. Dobra, to podmienię. Przydadzą się te bachołki. Podklikanie lochów się przydadzą.
a my, no i Kunegunda zresztą też, mamy bardzo zbliżone gemy do tego, który nam poleciał. Dobra, i lecimy dalej, ostatnie konto S40 i nareszcie, no, po raz kolejny wisienka na torcie, bo top 1, dokładnie tak, top 1, 4 750 000 przewagi, no po prostu punktów, 4 750 000, Royal Tigers, czyli nasza akademia, zajęła tutaj drugie miejsce, 4 200 000, Gruzja zajęła trzecie miejsce, prawie 4 100 000, no i zobaczcie, nasze akademie kolejne, top 4, top 5, tutaj też mamy Royalsów na top 9, więc no dość dużo Royalsów można by powiedzieć w tej tabeli, w tych rankingach gildyjnych właśnie Hellevatora na S40 polskim. Tak się prezentują nagrody, tutaj jak widzimy top 5 znowu. No i tutaj jeżeli chodzi o piekielne żetony w gildii, jesteśmy top 3, 136,5 tysiąca piekielnych żetonów nabitych. No i tyle, i tak naprawdę tyle, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o S40, to zawsze tutaj była zacięta walka między nami a The Last Dance, czyli tą gildią, gdzie tam zawsze jakieś anegdotki rzucałem na takich podsumowaniach i tak dalej. No ale jak widzimy obecnie, no The Last Dance, no co, skończyło tak jak skończyło. Tak tutaj się potoczyły losy. No i oczywiście część graczy, którzy dalej grają na tym serwerze, poszli do nas, część poszło do Gruzji. Gruzja się tutaj dość mocno wzmocniła, z tego co wiem, więc po prostu no oni to top 3 w tym Hellevatorze zajęli. Dobrze, tyle, odbieramy nagrodę, odbieramy cyk i co nam za gemik? Tutaj złote tło pięknie pasuje do tego konta. I gemik jaki nam poleciał to 1800, my tu już mamy po 1900, także no również szału nie ma. Może jakiemuś pachołkowi damy. Sprawdźmy sobie, no Maguś ma tutaj też po 1700 najsłabsze, a Barbar ma jakieś 1641, dobra, to damy tutaj w rękawice Barbarowi. I tyle, tak się prezentowała ta edycja Hellevatora, niestety mówię, no była troszeczkę przeze mnie, no tak... ogrywana po macoszemu przez mój wyjazd wakacyjny, ale koniec końców nie wyszło tak źle, koniec końców było ok, więc piszcie oczywiście w komentarzu, jakie wy macie stosunki co do tego wychodzenia z gildii odnośnie piekielnego ataku, czy wy byście za to banowali, czy byście nie banowali i jak, co wy o tym myślicie po prostu, jaką macie opinię, jakie zajęliście miejsce z waszą gildią w Hellevatorze, ile zdobyliście piekielnych żetonów, ile wasza gildia zdobyła piekielnych żetonów, piszcie w komentarzu, chętnie sobie poczytam, kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem zostawcie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na... Boże, i na maila chciałem powiedzieć. Na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i co? I kupujcie grzybki oczywiście z kodem NEUTRAL. Już się tutaj tyle nagadałem, tyle liczb powiedziałem, że już mam cały zmiksowany beret, więc kończę. To było podsumowanie tej edycji Hellevatora. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!